A dzisiaj będzie spaghetti al limone, zaupgradeowany przeze mnie o sezonowe szparagi. Kiedy życie daje ci ekocytryny z włoskiego wybrzeża Amalfi, to zetrzyj z niej skórkę i wyciśnij sok do ostatniej kropli. Pamiętajcie też, że cały przepis i listę składników znajdziecie na moim blogu magicznyskładnik.pl. Do tego przepisu wziąłem zielone szparagi, ale białe też mogą być. Pokrój je tak jak ja lub tak jak masz akurat ochotę. Spaghetti ugotuj w osolonej wodzie kilka minut mniej niż jest na opakowaniu. Później dojdzie jeszcze na patelni. Kiedy makaron będzie kończył się gotować, podsmażamy na patelni czosnek i starto wcześniej skórkę z cytryny. Dodajemy cały ten makaron oraz dolewamy nieco wody z gotującego się makaronu. To pozwoli nam później na zagęszczenie sosu. Dolewamy też oczywiście wcześniej wyciśnięty sok z cytryny i wszystko razem mieszamy. I w tym też momencie dodajemy nasze surowe szparagi, doprawiamy też oczywiście solą i pieprzem oraz dodajemy nieco startego, dojrzałego sera, ja dodałem akurat pecorino. Jeśli masz ochotę, dodaj jakiś owoców morza, u mnie był akurat vongole. Wszystko dokładnie mieszamy, żeby powstał sos. Przykryłem też na chwilę, żeby muszle i szparagi doszły i skropiłem dobrą oliwową z oliwek. No i teraz można już podawać, możesz po prostu nałożyć na talerz jak ludzie lub jak ja, fancy szmancy, zakręcić na chochli. Na talerzu zetrzyj jeszcze dodatkową skórkę z cytryny oraz przyozdób miętu, która tutaj super pasuje. Jest to cudownie pyszne, nie musicie mi wierzyć, możecie sobie zrobić sami. Przepis znajdziecie w bio. A jeśli szukacie więcej sprawdzonych przepisów na szparagi, polecam zakup mojego e-booka, gdzie znajdziecie 30 sposobów na szparagi. Tylko teraz 39 zł można kupić w moim sklepie na blogu. Zapraszam serdecznie.